Według dziennika lobbysta z Platformy, członek gabinetu politycznego ministra sportu Mirosława Żywieckiego, pracuje dla znanej firmy medycznej. Wykorzystując otwarcie kolejnego boiska piłkarskiego dla młodzieży, krytykował działania dyrektora szpitala w Szczytnie, a zarazem największego rywala jego firmy w walce o obsługę wodnych karetek pogotowia. Z tą samą firmą medyczną związana jest żona lobbysty, Piotr Czech. Z tego boiska w Szczytnie chłopcy mogą korzystać od 17 października. Właśnie wtedy delegacja z Ministerstwa Sportu otworzyła boisko Orlik. W składzie delegacji był ten człowiek, Lech Barycki, członek gabinetu politycznego ministra sportu. Tenże pan wypytywał, czy też zadawał pytania sugerujące samorządowcom powiatu szczecińskiego potrzebę dokonania porządków i zmian w szpitalu powiatowym Szczytnie. Lech Barycki rozmawiał też z miejscowym starostą. Osoba odpowiedzialna za sport wykazywała się jednak w zupełnie innej dziedzinie. Że jest źle zarządzany, że dyrektor... Interesowało go lecznictwo. Poczułem się zażenowany, a także, że nagle tak dużo ktoś wie tutaj o takiej prowincji, jakim jest Szczytno. A szczególnie ktoś z Warszawy. Lech Barycki to warszawski działacz Platformy. Do stycznia był szefem gabinetu politycznego minister zdrowia. Odszedł. Oficjalnie, bo współpraca z Ewą Kopacz nie układała się najlepiej. Nieoficjalnie, bo lobbował na korzyść firmy medycznej Falk. Do tej pory na stronach internetowych tej firmy jest pismo, w którym Barycki figuruje jako doradca prezesa firmy Falk Medycyna, firmy, w której pracuje jego żona i która na Mazurach chce przejąć obsługę wodnych karetek pogotowia. Dziś Lech Barycki z dziennikarzami nie chciał rozmawiać, wydał tylko to oświadczenie. Podczas spotkania wyraziłem prywatną opinię na temat służby zdrowia w tym powiecie. Z moich ust nigdy nie padła sugestia, aby firma Falk Medycyna, w której zatrudniona jest moja żona, podpisała umowę z jakąkolwiek placówką zdrowia. Są w kraju instytucje do tego przygotowane, żeby taką rzecz wyjaśnić i mam nadzieję, że tutaj pani Julia Pitera się zajmie sprawą i doprowadzi do jej ostatecznego wyjaśnienia. Na razie mamy jednak metodę unikania i pozbycia się odpowiedzialności. Każdej władzy należy patrzeć na ręce. Czas podjąć prawdziwą walkę z korupcją i przestępcami, by żyło się lepiej wszystkim.